Jak nie zwariować? Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Pandemia kończy się, czy się nie kończy, ale sytuacja zamknięcia myślę, że wszystkim cały czas gdzieś tam doskwiera. I o tym, w jaki sposób radzić sobie między innymi z własnymi frustracjami, dzieci, jak je wspierać, jak motywować, porozmawiam z moim kolejnym gościem, czyli Natalią Mingę, która między innymi jest trenerem komunikacji opartej na empatii, mamą czwórki dzieci, a także masz własną również poradnię psychologiczną Hipokampus. Cześć Natalia. Dzień dobry. No właśnie, mamy sytuację dosyć nietypową, bo jesteśmy zamknięci już od 3 miesięcy. Czy obserwujesz generalnie wzmożony ruch, jeśli chodzi o właśnie udzielanie porad psychologicznych, czy to online, czy też no pewnie online głównie? Ruch jest mniejszy, natomiast zgłaszają się do mnie ludzie, którzy wcześniej nie zauważali żadnych problemów, a teraz od 3 miesięcy siedzą z dziećmi i te problemy się nawarstwiają. Ale są to problemy głównie rodziców, czy właśnie obserwują te problemy gdzieś tam wśród dzieci? Oni obserwują problemy wśród dzieci, natomiast są to generalnie problemy rodziców i problemy związane z frustracją, zmęczeniem, wymuszoną zmianą trybu życia, na którą się nie decydowali i na którą prawdopodobnie nigdy by się nie zdecydowali, gdyby nie ta cała sytuacja. No właśnie, bo jesteśmy zamknięci właściwie 24 godziny na dobę i nie mamy takiej przestrzeni dla siebie, a każdy człowiek, niezależnie czy to jest dziecko, czy dorosły, potrzebuje takiej przestrzeni. Czy da radę w ogóle wykroić w ogóle taką przestrzeń u siebie w domu i w jaki sposób nad nią pracować? W domu się wykroić przestrzeni nie da. Od tego musimy zacząć. Dzieci są ekspansywne. Tak długo, jak długo jesteśmy z dziećmi, zwłaszcza jeżeli są to małe dzieci, bo nie mówimy o 11-12-latkach. Przy nich wiele rzeczy już się da zrobić. Natomiast jeżeli mamy małe dzieci, to nie możemy liczyć na to, że one ustąpią, że one się wycofają, że one nam pozwolą na nabranie oddechu i dadzą nam przestrzeń. Dzieci nam przestrzeni nie dadzą. Tak długo, jak jesteśmy z nimi w domu, tak długo my tej przestrzeni mieć nie będziemy. Dlatego to jest okazja, żeby zrobić to, co trzeba, czyli znaleźć sobie przestrzeń na zewnątrz. Wyjść, dogadać się, żeby ktoś z tymi dziećmi został, najlepiej partner, i po prostu znaleźć dla siebie trochę czasu na oddech, na niezajmowanie się nikim innym, na zaspokajanie tylko swoich potrzeb, rozstanie się z tymi potrzebami dzieci, bo one nigdy się nie kończą i nie możemy oczekiwać od dzieci, żeby one się skończyły, bo dzieci to dzieci, to my musimy być dorośli, to my musimy być odpowiedzialni, to my musimy o siebie zadbać, inni tego nie zrobią. Właśnie, bo to jest trochę takie błędne koło zaczyna się robić. Znaczy my jesteśmy zamknięci, gdzieś tam w nas narasta ta frustracja, złość, pewna niemoc, która w pewien sposób przenosi się też na dzieci, które są jednak jakimś też takim powodem, który się tej frustracji, no bo no tak jak właśnie mówisz, no nie mamy kompletnie przestrzeni dla siebie. I powiedz mi, czy to jest w ogóle problem, który dotyka bardziej mam, czy bardziej ojców? Właśnie, bo mam takie wrażenie, że ojcowie jakoś łatwiej sobie radzą, może nie z frustracjami, ale łatwiej sobie radzą z takim określeniem właśnie własnych granic i taką możliwością znalezienia własnej przestrzeni, chociaż na chwilę. Jakoś dzieci są mniej ekspansywne, jeśli chodzi o tę płeć męską, czy nie masz takich odczuć? Ojcowie nie mają zazwyczaj, bo to nie jest 100%. Znaczy, zazwyczaj nie mają syndromu matki Polki. Ojcowie najczęściej nie mają czegoś takiego, że ja muszę, ja powinienem, to jest mój obowiązek, ja się muszę poświęcać. Tak. Bardzo często po prostu oni potrafią się odciąć. Raz, że potrafią powiedzieć wychodzę, jakoś im to łatwiej przychodzi, a z drugiej strony nawet jeżeli są w domu, to potrafią się wyłączyć i oni fizycznie nie słyszą, że dziecko stoi i obok mi ma, że czegoś chce, tam jest mamo, rzadko się słyszy tato, bo w trzecim tato po prostu dziecko rezygnuje i idzie mówić mamo. Natomiast rzeczywiście często mężczyznom przychodzi to o wiele łatwiej i no tutaj znowu się rozbijamy o tą naszą właśnie matkę Polkę, o to nasze branie 100% odpowiedzialności za wszystkich wokoło, łącznie z mężem, o to nasze ja muszę, bo to jest bardzo często źródło problemów. I to, co jest ciekawe, to ja zazwyczaj obserwowałam to u mam, które nie pracują.
I teraz nagle ten sam problem dotknął większość kobiet mających dzieci, które zostały uwięzione w domach z tymi dziećmi. Bo one sobie jakoś to wszystko łączyły, sklejały, wiedziały, jestem zmęczona po pracy, muszę iść gdzieś, a teraz są te dzieci i one znalazły się w sytuacji dla siebie nieznanej. I nagle włączyło im się właśnie to takie matkopolkowanie, bo skoro ja jestem w domu, skoro ja nie jestem w pracy, to ja muszę dać sobie 50 razy więcej. Co z tego, że przestrzeni mam na danie 1/5? Ja muszę dać, ja muszę zapewnić temu dziecku fajny czas. Ono musi mieć co robić i zamykamy się w błędnym kole. Dzieci czują się pod presją, dzieci czują się też zniewolone przez tą całą sytuację. W dodatku frustracja mamy bardzo silnie na nie wpływa. I tutaj kolejna rzecz. Dziecko potrafi zejść zdenerwowanemu rodzicowi z drogi. Pod warunkiem, że ma lat 12, 13, 15 i jest w dobrym stanie psychicznym. Wtedy zobaczy, oj, i się wycofa. Natomiast jeżeli to jest dziecko młodsze, poniżej 10 roku życia, to ono po prostu weźmie od rodziców część frustracji i będzie jeszcze bardziej sfrustrowane, nachalne i niemożliwe i będziemy się nawzajem nakręcać. I tylko my dorośli możemy wziąć odpowiedzialność za przerwanie tej spirali. One nie są w stanie fizycznie, emocjonalnie, neurologicznie nie są w stanie przestać. To my musimy przestać. To my musimy się sobą zaopiekować, bo one tego nie zrobią. Czyli tutaj jakby właśnie tym takim sposobem wyjścia z tej, powiedzmy, spirali byłoby właśnie to, że znajdujemy taki moment, w którym po prostu wychodzimy, żeby te emocje gdzieś po prostu uwolnić. Nawet najprostszy spacer jest dobrym rozwiązaniem. Najprostszy spacer, pójść pobiegać, zmęczyć się, a przede wszystkim z kim przez godzinę, dwie godziny nie być z rodziną. Nie, to brzmi śmiesznie, to brzmi strasznie, ale pójście na spacer z dziećmi to jest przedłużenie po prostu poza domem tego. Mamo, a co to jest? Mamo, a chodź tu, a mamo, zobacz, a mamo, ja chcę na huśtawkę. I to nic nam nie daje. Musimy się od tego na chwilę odciąć, żeby złapać oddech, żeby potem wrócić i mieć siłę do tego odpowiadania na to, bo dzieci tego potrzebują. To nie jest zła wola z ich strony. One się rozwijają, my jesteśmy im potrzebni. Ale my jesteśmy też potrzebni sobie. No właśnie, no bo jak nie masz szczęśliwego rodzica, to też nie będzie szczęśliwego dziecka. Ale tak właśnie też powiedziałaś odnośnie, znaczy to rozmawiamy, że mężczyźni sobie jakoś łatwiej też jakby radzą właśnie z taką sytuacją, znaczy łatwiej może znajdują sobie rozwiązanie w tej sytuacji. Albo nie zauważają problemu. Albo nie zauważają problemu. Ale myślę, że może to jest też dobry czas, aby właśnie popracować w rodzinie na pewno nad jakby takim wspólnym wychowywaniem dzieci, czy wspólnym zajmowaniem się, bo gdzieś generalnie w ogóle ta figura ojca, ona się dużo mocniej gdzieś, znaczy wzmocniła się w ogóle w społeczeństwie i ojcowie już no nie są tymi, którzy po prostu pracują, wracają, kładą się i właściwie z dziećmi raczej nie spędzają czasu. W naszej bańce z dużego miasta ludzi wykształconych rzeczywiście to się zmienia, natomiast ja też bym była bardzo uczulona na pokazywanie tego jako zmiany całościowe. Jako ona dotyka tylko części społeczeństwa i powinniśmy być tego świadomi. Znaczy no nadal bardzo dużo mam, jednak jest w domu, pracuje w domu i poświęca się jakby rodzinie, a ojcowie są tą figurą, która właśnie zarabia, utrzymuje. To jest tak, że my patrzymy na to, że jeżeli mama pracuje, to rzeczywiście ojciec jest tym utrzymującym, rodzinę przychodzi i no przychodzi do domu na gotowe. Natomiast w bardzo wielu rodzinach jest tak, że oboje rodzice pracują. I mąż przychodzi na gotowe. Więc ja bym tego też nie zamykała w ten sposób. Tak, to prawda. Jest taka, no właśnie, ale czy to nie jest też dobry moment? No bo teraz jakby duża część ludzi pracuje zdalnie. Jesteśmy wszyscy teraz 24 godziny na dobę zamknięci i być może wypracowanie takiego nowego modelu rodziny, może to jest dobry moment właśnie na to. I jest. I nie jest. Jest, dlatego że rzeczywiście w tej chwili mężczyzna może zobaczyć, jaki to jest ogrom pracy. Jakie to jest męczące, ile jest w ogóle do zrobienia. I rzeczywiście jest o czym rozmawiać, bo może w ogóle rozumieć, o czym my mówimy. Natomiast z drugiej strony poziom frustracji, złości, zniecierpliwienia może być tak duży, że próba ustalenia czegoś nowego w tej chwili może prowadzić do konfliktów, awantur i tak dalej. Czyli może być jeszcze gorzej. Może być przez to jeszcze gorzej. Dlatego, że to dobry moment był 3 miesiące temu, jak to się zaczynało. Jak jeszcze się układało
składaliśmy. Jeżeli ktoś zdążył wtedy, to pewnie teraz już jest super. Natomiast teraz po 3 miesiącach to może być bardzo trudne, bo poziom wzajemnej awersji. Jeżeli ta druga strona nie spełniła naszych oczekiwań, zawiodła nas zwyczajnie, może być tak duży, że może się skończyć na awanturze i niczym więcej. Bo no, ustalanie nowego sposobu funkcjonowania nie może się opierać na wywrzeszczeniu sobie, bo ty nie zrobiłeś tego, 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 a ja chciałam, żebyś zrobił. To niczego nie buduje. No więc to lepiej trochę odpocząć, zacząć od tego, żeby wywalczyć sobie małą przestrzeń, odpocząć, pomyśleć nad tym, czego się właściwie chce, iść na kawę na wynos i na tej kawie na wynos porozmawiać o nowym sposobie funkcjonowania, a nie wywalać to, co wszystko, co się nagromadziło przez 3 miesiące, bo to niczego nie zmieni. Ja też zresztą czasami zmiana w ogóle przestrzeni właśnie z domowej, chociażby na nie wiem, okolice lasu, właśnie las, czy jakieś inne okoliczności przyrody już powoduje, że jesteśmy zupełnie inaczej nastawieni tak naprawdę do rozmowy. Jeżeli rozmawiając nie patrzymy na niewytarte kurze, skarpetki walające się po podłodze. To nie ma takiej możliwości. Sterte klocków Lego, tak. To łatwiej nam się rozmawia. Nie znajdujemy tylu argumentów przeciwko drugiej osobie, nie budujemy dokładnie swojej frustracji. Więc to wyjście to jest taka absolutna podstawa. Poza tym no, rozmawiać można raczej wtedy, kiedy nie ma co 5 minut. Mamo! I to, jeszcze ta świadomość, że to nie jest tato, tylko w 80% przypadków to jest właśnie mamo i rośnie frustracja. No właśnie, ale my mówimy tutaj o rozmowie i generalnie jest taki trend mówiący o tym, że z dziećmi dużo powinno się rozmawiać, dużo im się powinno tłumaczyć. A wcześniej powiedziałaś właśnie, że tak naprawdę z dziećmi poniżej 10 roku życia, no to generalnie jakby one nie do końca też mają świadomość jakby pewnych, może nie zakazów i nakazów, bo to mają i są w stanie też wykorzystywać, ale też jakby, czy jesteśmy w stanie rozmawiać się z dziećmi o naszych oczekiwaniach i i my też przede wszystkim chyba powinniśmy oczekiwania dzieci jakoś rozumieć. My w kółko rozmawiamy z dziećmi o naszych oczekiwaniach. Problem w tym, że ja tak lubię wspominać wypowiedź Marka Michalaka, poprzedniego rzecznika praw dziecka, którego są bardzo cenię. Ale z dziećmi należy rozmawiać. Do dzieci należy mówić. Aha. I to jest podstawowy błąd. Nie! Rozmawianie z dziećmi w 90% powinno polegać na słuchaniu, a nie na ględzeniu. Dzieci mają dość słuchania naszego głosu. My w kółko ględzimy. Ciągle im mówimy, czego od nich oczekujemy, a bardzo mało ich słuchamy. To prawda. Chcemy, żeby nasze dzieci zaczęły słuchać. No to ich tego nauczmy. Dajmy im przykład. Zacznijmy słuchać, to one też się od nas tego słuchania w perspektywie najbliższych 15 lat nauczą. Nie, ja oczywiście przerysowuję, ale to jest tak, że najpierw my musimy pokazać, że my coś umiemy, a nie umiemy w 90%, żeby one potem mogły się tego od nas nauczyć. Dlaczego oczekujemy, że one zrozumieją, że one się podporządkują, że one nam zejdą z drogi, skoro my im z drogi nie schodzimy? One muszą się tego nauczyć od nas, więc zaczniemy uczyć się sami, to one się już same nauczą. Nie trzeba ich dodatkowo uczyć. Ale myślę, że to w ogóle generalnie jest z nauką u dzieci wszelkiego rodzaju, bo to nawet zachęcanie dziecka do tego, na przykład spędzaj aktywnie czas, biegaj, graj w piłkę, no nie wiem, różne rzeczy, a my sami siedzimy na kanapie i de facto, dokładnie, i nie uprawiamy żadnego sportu. No to też dla dziecka to jest taki trochę sprzeczny komunikat. Dlaczego ja mam robić coś właściwie, czego ty kompletnie, mamo, tato, nie robisz? Bo to jest trochę tak jak z tym słuchaniem, że jeśli my nie słuchamy, to czemu wymagamy od dzieci, żeby nas słuchały? I jeśli na przykład tata nie sprząta, powiedzmy, a mówi do dziecka posprzątaj, no to jakim jest autorytetem? Właściwie żadnym, nie? Z ruchem to jest w ogóle jeszcze inna sprawa. Czy ktokolwiek 30-40 lat temu namawiał dzieci do tego, żeby się ruszały? To dziwne, nie? Nie. One wychodziły na podwórko, grały w piłkę. A teraz namawiamy dzieci, żeby poszły na zajęcia sportowe. Czyli my chcemy, żeby było dobrze, ale wysyłamy dzieciaki po 8 godzinach szkoły. One idą i dalej mają robić to, co ktoś im mówi. Jeszcze mają odczuwać z tego przyjemność. Dlaczego?
Najpierw budujemy zakazy, nie wychodź, nie idź, zakaz gry w piłkę, tylko na boisku, pobudowaliśmy orliki, ale tak naprawdę zabraliśmy dzieciakom wolność. To już nie jest ja pójdę sobie pokopać piłkę, ja trenuję piłkę. To jest zupełnie inna jakość. Dzieciaki straciły przyjemność, straciły całą radość z tego wychodzenia, z tego robienia tego dla przyjemności. Taką wolność wykonywania po prostu jakby, tak? Biorę sobie piłkę, wiszę na trzepaku, nie wiem, biegam. My graliśmy byle jak po szkole, ja jestem z tego starszego pokolenia. I nie było problemu. Nikt nie krzyczał na tego drugiego, że jest beznadziejny, bo nie trafił w piłkę. Oczywiście, że nie trafiał w piłkę. Grały dziewczyny z chłopakami, my graliśmy po 2 godziny tygodniowo. Nikt nie był mistrzem. Jakoś tam sobie radziliśmy. Było fajnie, bo byliśmy razem, bo się ruszaliśmy. Mhm. I nikt tego nie oceniał. A teraz tak naprawdę od tych dzieciaków, od przedszkola prawie wymaga się osiągnięć. One całkowicie tracą przyjemność ze sportu, z ruszania się. Potrzeba ruszania się zda dzieci naturalna, ale jeżeli my ją najpierw ograniczamy, a potem wysyłamy na zajęcia, no to one nie ma w tym nic fajnego. A to, że nie dajemy przykładu, to jest inna rzecz. To też jest prawda. Natomiast zaburzyliśmy naturalną kolej rzeczy. Mhm. Ciężko nam będzie z tego wyjść. Ciężko nam będzie to wypracować. No właśnie, a jak ewentualnie właśnie, czy da się w ogóle wrócić do takiej naturalnych potrzeb dziecka, które wychodzą po prostu z niego? Bo mówi się, że warto czasem zostawić dziecko bez niczego, żeby ono miało możliwość, taką przestrzeń nudy, bo ta nuda jakby powoduje, że uruchamiają mu się kreatywność, uruchamiają mu się pewne rzeczy, których w ogóle nigdy sam w sobie by nie dostrzegał. Że czasami zwykły, nie wiem, karton, patyk jest fajny i można z niego zrobić wiele różnych rzeczy. No właśnie, czy da się tak naprawdę we współczesnym świecie, który jest bardzo, no jesteśmy tak przybodźcowani, my dorośli i dzieci również z nami, powrócić do takich naturalnych potrzeb, które są w dziecku? Da się. To jest raz. Dwa. Zaczynamy od siebie, czyli my odkładamy komórkę. No właśnie. Wyłączamy telewizor, komputer i tak dalej. Odkładamy to wszystko, zamykamy w jednym pokoju i od tego zaczynamy. Po drugie. Rozmawiałam z wieloma rodzicami w ciągu tych 3 miesięcy i wielu z nich mówiło, że te pierwsze 2 tygodnie pandemii, kiedy dzieci już nie chodziły do przedszkola, szkoły, a jeszcze nie było ukonstytuowanego żadnego nauczania zdalnego, to był najpiękniejszy okres w ich życiu. Więc pomyślmy o tym, co zrobiliśmy źle, co system zrobił źle, dlaczego ten okres przestał być taki piękny. Co możemy zrobić, żeby wrócić do takiej sytuacji, do tego, co było właśnie wtedy. Tego ja nie muszę, ty nie musisz. Mm-hmm. To wystarczyło. Większość dzieciaków w ciągu tych 2 tygodni się odszkolniła i zaczęła zajmować fajnymi rzeczami. Rodzice byli aż zszokowani. Dopóki nie wróciła szkoła. Dopóki nie wróciła szkoła, dopóki przedszkola nie zaczęły przesyłać tych ton materiałów do nauki. Bez sensu zupełnie. Zupełnie niepotrzebnie one były robione dlatego, że nauczyciele byli z tego rozliczani. No są też zaplikowani, dokładnie. Dokładnie, to nie to było, bo trzeba było zrobić nie dlatego, że to miało sens. Mhm. Natomiast rodzice tego nie wiedzą. No tak, no ale teraz właśnie wróciła szkoła online i właściwie to też rodzi bardzo wiele frustracji. No bo po pierwsze, nie dość, że dziecko jest w przestrzeni domowej, a nie szkolnej i właściwie ma milion rzeczy, które go rozprasza, nie chcą siedzieć w domu obok mamy, taty, rodzeństwa, jeszcze nie daj Bóg, jest młodsze rodzeństwo, które biega sobie gdzieś tam i się świetnie bawi, a ja muszę siedzieć i robić matematykę, polski, hiszpański. My rodzice popełniliśmy 2,5 miesiąca temu gigantyczny błąd, bo frustracja była wylewana przez cały czas w internecie, na forach i tak dalej. A trzeba się było po prostu zbuntować. I powiedzieć nie. Określić ramy. Dogadać się. No to jest polska nasza nieumiejętność dogadania się. Powiedzieć tyle i tyle, maksymalnie więcej, nie robimy na więcej, się nie zgadzamy. No bo i gdybyśmy tak zrobili, to byśmy byli w stanie to wygrać. I tutaj jest perspektywa, nie wiadomo, czy we wrześniu szkoły się otworzą. Mhm. Totalnie nie wiemy, co będzie. Być może edukacja zdalna będzie się ciągnąć przez najbliższy rok, bo ten wirus wcale nie ustępuje, jest raczej coraz gorzej niż coraz lepiej. Więc szkół mogą nie otworzyć. Rodzice mają teraz 3 miesiące na zastanowienie się, czego chcą, jak oni to widzą, co jest dla nich możliwe i po prostu
negocjować, jeżeli nie z ministerstwem, z kuratorium, to z nauczycielami, z dyrektorami, wynegocjować taki system, który byłby karmiący dla rodziców, dla dzieci i możliwy do zrealizowania dla nauczycieli, bo to, co zostało nam narzucone, jest nie do wytrzymania dla żadnej ze stron. No właśnie, z żadnej ze stron. Czyli mówimy tutaj też o nauczycielach, bo generalnie też w ogóle pracujesz nie tylko z rodzicami, ale też właśnie... w rodzinie nauczycieli, więc ja znam bardzo dobrze to od tej drugiej strony też. Właśnie moja mama też jest nauczycielką i na w ogóle nauczanie online de facto nauczycieli kosztuje też bardzo, bardzo dużo pracy, no bo mają pewne narzucone normy, jakby starają się gdzieś tam realizować. Byłoby ten łatwiej, gdyby nauczyciele mieli jakieś odgórnie narzucone normy. A nie mają? No nie ma, to jest wolna Amerykanka. Każdy robi to po swojemu, bez żadnego wsparcia, bez żadnej pomocy, a rodzice są wściekli. A tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że ci ludzie po drugiej stronie, często po 50, bo wiek polskiego nauczyciela średni jest zbliżony do wieku średniego polskiej pielęgniarki, po prostu spróbują sobie jakoś radzić z tą całą sytuacją, która ich przerasta. A nie ma perspektywy pomocy ze strony rodziców. Bardzo często są pretensje. Nauczyciele często boją się kontaktu z rodzicami. Ale też rodzice powinni dążyć do kontaktu z nauczycielami. Do ustalenia jakiegoś kontraktu na tą pracę. Zwłaszcza tutaj najgorzej jest w starszych klasach, gdzie każdy nauczyciel pracuje sam. Nie wie, co robią inni. A rodzice i uczniowie są coraz bardziej sfrustrowani tym, że oni mają tego tyle. A tu każdy nauczyciel robi, co może, żeby swoje zrobić. I nie zdaje sobie sprawy. Bardzo często znowu jest wylewanie złości w internecie, zamiast próby skontaktowania się z tymi ludźmi i ustalenia jakiejś normy. No to jest generalnie takie w ogóle trochę narastające szaleństwo i być może warto byłoby faktycznie stworzyć taką w ogóle platformę porozumienia w ogóle między nauczycielami a rodzicami, tym jakie są oczekiwania rodziców, jakie są oczekiwania nauczycieli. Tylko, że to jest jeszcze oczekiwania dyrekcji, oczekiwania ministerstwa, wypełnianie papierów, że się pracowało zdalnie. I to jest bardzo skomplikowana sprawa, gdzie ministerstwo zupełnie nie ułatwia. Kuratorium oświaty też próbuje robić swoje, zupełnie nie wie jak, bo nie ma żadnych podstaw do tego. I paradoksalnie to, że tego wszystkiego nie ma, można wykorzystać na korzyść dzieci. Ale to rodzice muszą się ostro zaangażować. I tak są teraz zaangażowani, więc mogliby iść w drugą stronę. A jeżeli nie, to po prostu się zbuntować. Znaczy generalnie mam wrażenie, że w ogóle ta sytuacja obnaża bardzo wiele niedoskonałości, które były do tej pory, bo nie było nigdy, mam wrażenie, takiego dobrego porozumienia. Oczywiście to są jakby wyjątki, są szkoły, nauczyciele, rodzice, którzy się świetnie ze sobą dogadują, natomiast generalnie nie ma takiego porozumienia między systemem edukacji, nauczycielami, pedagogami, a rodzicami. To jest trochę takie przerzucanie odpowiedzialności, to znaczy jak dziecko jest w szkole, to jest pod waszą, że tak powiem, kuratelą i teraz to jest, wy wychowujcie, wy uczcie i tak dalej, a kiedy są w domu, no to wtedy są, że tak powiem, pod naszą. I mam wrażenie, że ten kryzys, który jest aktualnie, on, mówię, obnażył wszystko to, czego nie zdążyliśmy, nie daliśmy rady wypracować. I czy w ogóle jest jak, no bo właśnie, pracujesz też, jakby mówię, z nauczycielami, czy w jaki sposób się pracuje z nauczycielami? W sensie takim, że, no bo ja mam takie poczucie, że generalnie bardzo wielu nauczycieli tak naprawdę nie powinno pracować z dziećmi, bo to jest, jakby rodzicem jestem albo z powołania, albo z przypadku, ale gdzieś tam muszę się odnaleźć w tej sytuacji, a jako nauczyciel dla mnie powinien być to wybór. A często nie jest wyborem, tylko koniecznością, bo skończyłem taki kierunek studiów, a przy okazji zrobiłem specjalizację pedagogiczną, a potem ląduję w rzeczywistości szkolnej i kompletnie sobie z nią nie radzę. I właśnie jak pracujesz... I kompletnie nie mam żadnego wsparcia. Problem jest taki, że edukacja nauczycielska w Polsce jest tragiczna i po prostu no, szoruje po dnie. Ci ludzie naprawdę nic nie umieją. A potem można skończyć studia pedagogiczne i nie mieć kontaktu z dzieckiem tak naprawdę. No, to prawda. No więc naprawdę niewiele umieją, a potem trafiają do szkoły i nie otrzymują żadnego wsparcia, bo nie mają po prostu czasu. Są formalna opieka nad nowo wchodzącym nauczycielem. Znam to od wewnątrz, pracowałam przez chwilę w szkole niestety, jako nauczyciel. I to jest, każdy wypracowuje swój własny system pracy. Oparty o to, co go spotkało jako ucznia, oparty no tak, o to, co go spotkało jako człowieka, jako dziecko. I
bardzo często jest to system opresyjny, dlatego że inaczej nie umiem. A że jest to bardzo nisko ceniony zawód w Polsce, bardzo słabo opłacany. Nauczyciel bardzo szybko zamienia się w oblężoną twierdzę. Każda uwaga staje się czymś bardzo zagrażającym, więc nauczyciel jej nie przyjmuje, tylko zaczyna się bronić. Także dosyć trudno pracuje się z nauczycielami, dlatego że czują się zagrożeni. Mhm. Ale z drugiej strony bardzo chcą się uczyć. Jak ja się spotykam z nauczycielami, to bardzo im zależy na tym, żeby czegoś się nauczyć, żeby było inaczej. Oni chcą, ale jest im też trudno i nie mają wsparcia. Ale myślę, że tutaj też fajnie, gdyby była jakaś nić porozumienia z rodzicami. Bo takie spotkanie, powiedzmy raz czy dwa razy do roku, tak zwane spotkanie z rodzicami, wywiadówka, to jest nic, no bo to nie, nie zbuduje w żaden sposób ani obrazu dziecka, ani obrazu rodzica, ani sytuacji, w której dane dziecko się znajduje, ani też sytuacji tego nauczyciela, jak on sobie może poradzić, no bo gdzieś jednak mimo wszystko ta rozmowa z rodzicem i może pomóc w pracy na przykład właśnie z dziećmi, nie? Bo to przecież dla nich. Powinno być, ale tu są znowu potrzebne zmiany systemowe. Kto tym nauczycielom zapłaci za te dodatkowe dziesiątki godzin spędzone w szkole? To brzmi bardzo przyziemnie, ale nauczyciele naprawdę spędzają wiele godzin przygotowując się do lekcji. Bardzo fajnie to zostało opisane. Jakiś czas temu krążyły jakieś memy o tym, że właśnie dlaczego nauczyciel pracuje 18 godzin przy tablicy. No wyobraź sobie, że masz, że przygotowujesz prezentację, a płacą ci tylko za czas, kiedy ją pokazujesz. No. Nikt za czas pracy nie płaci nauczycielom. Jeżeli oni kosztem własnej rodziny, własnych dzieci mieliby jeszcze spędzać dodatkowe godziny, spotkanie z jednym rodzicem raz w miesiącu, to jest niewiele przez godzinę, a to jest 25 dodatkowych godzin w miesiącu. To jest dodatkowy tydzień pracy. I co? I kiedy ma poprawić te sprawdziany, to wszystko? No właśnie. Znowu, ale nauczyciele mają, jak widać, nie są w stanie się skutecznie zbuntować. Jeżeli rodzice nie pociągną tego do góry, jeżeli rodzice nie zaczną walczyć, to nic się nie zmieni. Rodziców jest jednak te kilkadziesiąt razy więcej niż nauczycieli. Mają więcej do powiedzenia, więcej mogą wywalczyć. Potrzebna jest pomoc, bo nauczyciele próbowali walczyć w zeszłym roku i zostali po prostu poniżeni. Nic więcej. Także tu namawiamy, żeby walczyć, ale też żeby właśnie szukać tego porozumienia między rodzicami i nauczycielami i wszystko dla dobra dzieci. Ale teraz wróćmy do tej rzeczywistości, którą mamy i mamy, powiedzmy, te dzieciaki w domu. Jak my jako rodzice możemy gdzieś je stymulować, próbować się szukać, być może, nie wiem, jak wspierać w ogóle ich rozwój? Tak generalnie. Nie. Rozwój czy naukę? Rozwój. Właśnie, bo nauka to jest, myślę, że to jest jeszcze trudniejszy temat, zwłaszcza teraz w trakcie zdalnego nauczania. Ona może tylko i wyłącznie powodować frustrację już na którymś etapie, ale myślę o takim rozwoju. To znaczy, bo każde dziecko jest kompletnie inne, ma swoje umiejętności, swój temperament, osobowość i jak wyłuskiwać z niego te rzeczy, które są fajne, no bo możemy, nie próbujmy na razie wyłuskiwać. Możemy wyłączmy ten komputer. Powiedzmy, masz dzisiaj wolne, jedziemy do lasu. Mhm. Zanim zaczniemy cokolwiek wyłuskiwać, postarajmy się te dzieci może w ogóle poznać. Spędźmy z nimi, tak jak przez te pierwsze dwa tygodnie, trochę czasu. Bo wyjdźmy, wyjedźmy, zostawmy to wszystko. Wzajemne pretensje, co kto czego nie zrobił. Po prostu jedźmy, rozłóżmy sobie w lesie kocyk i pogadajmy. O niczym. Mhm. Albo popatrzmy w chmury. To jest to, czego dzieciaki w tej chwili, te sfrustrowane, zestresowane, zmęczone, najbardziej potrzebują. Nie próbujmy niczego na siłę robić. Pobądźmy z nimi, cicho, nie gadając. Niech one zaczną do nas mówić. I wtedy samo się potoczy. One same znajdą sposoby. Ale no, to musimy się trochę wycofać, a nie próbować wchodzić jeszcze dalej, jeszcze głębiej, jeszcze więcej. Mhm. Dajmy spokój. Jest w ogóle coś takiego jak taki wiek, powiedzmy, metrykalny albo wiek emocjonalny dziecka, kiedy warto na przykład pewne talenty w nim rozwijać? No bo niby mówi się, że ten największy taki rozwój to jest do 6 roku życia. Jak dziecko do 6 roku życia złapie ileś tam różnych rzeczy, to potem łatwiej jest mu pewne te umiejętności rozwijać.
No ale przecież no, nie zarzucimy 3 czy 4-latka po prostu milionem różnych rzeczy, nauką języka obcego, grą na fortepianie i baletem. My bardzo źle postrzegamy rozwój. Postrzegamy rozwój dziecka jako coś, co my musimy zrobić. To jest zupełnie nieprawda. Dziecko się rozwija. My możemy go w tym wspierać, my możemy mu w tym pomóc, możemy coś zaproponować, ale my nie możemy dziecka rozwijać. Więc to jest znowu krok w tył. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy dziecko, to jest ekstremum oczywiście, że, czy dziecko będzie chciało grać na pianinie, to postawmy to niewielkie elektryczne pianino w domu. Usiądźmy do niego, zacznijmy grać, włączmy sobie jakąś aplikację do nauki gry na pianinie. To są bardzo fajne aplikacje, może w języku angielskim, ale bardzo przyswajalne. Pokażmy dziecku, co się z tym robi. Chcemy, żeby dziecko poznało różne rzeczy. Nie trzeba od razu zapisywać go na zajęcia. Włączmy sobie aplikację do nauki języka. Spróbujmy sami się tym pobawić, zainteresujmy dziecko. Może chwyci bakcyla. Dajmy mu przykład tego, że można robić coś fajnego, można się rozwijać. Ja mam dzieci w ogóle w edukacji domowej, jest tak wymądrzam, a ja w ogóle sama uczę swoje dzieci. I na przykład u mnie z matematyką zaczęło się tak, że włączyłam sobie Khan Academy i ja zaczęłam to oglądać i rozwiązywać. Momentalnie dwie osoby stały za mną i stwierdziłam, ja też chcę. I tak to się ciągnie, że ja właściwie z matematyki nie muszę robić z nimi nic, bo sami się uczą. Tak samo było z językami. I też za darmo, i też na aplikacji. I można. I ta elektronika nie zawsze jest taka zła. Jeżeli chodzi o książki, ja kupuję książki, które są interesujące dla mnie, stawiam je na półce i czekam, aż ktoś się zainteresuje. To wymaga tego, żeby właśnie zaoferować i zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie, a nie od razu posyłać na zajęcia. Jeżeli poślemy na zajęcia, dziecko nawet jest czymś zainteresowane, ale mu nie zagra nauczyciel, to może wyrzucić swój talent do śmieci na starcie. Bo to nie będzie jego. Zaoferujmy, zaproponujmy, pokażmy, a nie od razu wymagajmy. No bo jeżeli płacimy za coś grube pieniądze, no to oczekujemy, że to dziecko coś z tego wyniesie. No tak, że po roku grania, chodzenia na zajęcia dziecko po prostu już będzie grać Mozarta, nie? A nasze oczekiwania to jest to, co je najbardziej zniechęca. Jeżeli one mają się rozwijać, to będą to robić dla siebie, a nie żeby zaspokoić nasze ambicje. No, tylko że właśnie, bo akurat wczoraj miałam taką sytuację ze swoim starszym synem. Bawili się, że robią koncert. Świetna zabawa. Zrobili całą infrastrukturę, scenę, przynieśli głośniki, oczywiście wymyślone, zrobione z kartonów i tak dalej. No i na którymś etapie po prostu ten starszy, który jest jakby takim liderem, prowodyrem pewnych rzeczy, zaczął śpiewać w bardzo głośny sposób, zagłuszając wszystkich. No i zwróciliśmy mu uwagę, może byś chciał, może byś zaśpiewał to troszkę spokojniej. I tu się zaczęło. Nie, bo ja chciałem zrobić to po swojemu, a nie tak, jak kazaliście wy. I to jest jakby, to bardzo mnie mocno dotknęło i gdzieś tam mi się z tyłu lampka zapaliła, że może faktycznie jest tak, że są pewnego rodzaju, takie nazwijmy to, normy, konwenanse, konwencje i my wszędzie zawsze próbujemy się wcisnąć w jakąś taką określoną formułę, ale z drugiej strony pomyślałam sobie o tym, że powiedzmy, przygotowujemy, jest konkurs plastyczny, recytatorski, jakikolwiek w szkole. I teraz dziecko przychodzi, chce to zrobić po swojemu. No ale nie. No bo są pewne określone kanony, jakby, czy to właśnie, powiedzmy, nauki na przykład wiersza, recytowania tego wiersza, czy śpiewania piosenki i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak pogodzić te dwie rzeczy, czyli tę chęć wyrażania dziecka po swojemu, a jednak z jakimiś takimi, powiedzmy, normami i kanonami, które są przyjęte w systemie edukacji społecznie. Po pierwsze, szkoła to nie dom, dom to nie szkoła. Jeżeli w szkole dzieci o wiele łatwiej przyjmują te kanony, więc w domu powinniśmy, im łatwiej dziecko przyjmuje kanony w szkole, tym mniej powinniśmy się wtrącać w domu. To jest, rodzice bardzo często próbują, no bo potem pójdzie do szkoły i nie, to jest zupełnie nieprawda. Szkoła to szkoła, dom to dom. Nie warto tutaj żadnych punktów wspólnych robić. Gdzieś trzeba odpocząć. A z drugiej strony, jeżeli to jest konkurs recytatorski, to dlaczego on tego nie ma zrobić po swojemu? Gdzie jest powiedziane, że chodzi o to, żeby on wziął udział, pokazał się, zobaczył, jak to jest, czy chodzi o to, żeby wygrał?
Nie, ale często jest tak, że dla dzieci, no właśnie, tutaj to jest takie w ogóle błędne koło, nie? Że okej, idzie na konkurs recytatorski, nie wygrywa i teraz, no jest mu smutno. Jest. O właśnie, jest mu smutno, a my byśmy chcieli, żeby jemu nie było smutno. A jemu może być smutno w tym momencie. Dlaczego? Bo nie wygrał. Dlaczego on nie ma być smutny? Pozwólmy mu, żeby mu było smutno. Nie ględźmy, że trzeba było, tylko przytulmy go. Pokażmy, że rozumiemy, że jest sfrustrowany i niezadowolony. Po jakimś czasie zapytajmy, czy chciałby zrobić to jeszcze raz. Czy może chciałby to zrobić inaczej. A jeśli dziecko się zniechęci i powie, że nie? No może to nie jest jego droga. Mhm. Powiedzmy, okej, jeżeli będziesz chciał do tego wrócić, to spróbujesz jeszcze raz. To jest zawsze twoja decyzja. Dzieci podejmują mądre decyzje wtedy, kiedy pozwalamy im podejmować decyzje. Z reguły, jeżeli my zaczynamy mówić i zachęcać, to one się okopują na swoich pozycjach, nawet jeżeli są dla nich złe. To oni będą się ich trzymać, bo to są ich pozycje. Mm-hmm. I żeby nie, ja nie zrobię po twojemu, ja będę za wszelką cenę robić po swojemu. A jeżeli my się wycofamy, pozwolimy, okej, ty decydujesz, to zaczyna myśleć. I zaczyna analizować. I podejmuje bardzo często. Jestem naprawdę zdziwiona, jak często czterolatek potrafi podjąć mądrą decyzję, jeżeli tylko nie naciskamy. A jeżeli zrezygnuje na resztę życia, trudno, nie każdy musi recytować. Nie, no oczywiście, że tak. Więc to jest, no, a co jeśli? No, jeśli nie to, to co innego? Ono podejmie decyzję. Nie będzie muzykiem, nie będzie recytatorem, może do licha będzie robić stoły i będzie z tego bardzo dumny i zadowolony i to będą dobre, solidne stoły, nie artystyczne. Po prostu dobre, solidne, drewniane stoły, z których będzie dumny. Dlaczego nie? No oczywiście, że tak. A większość rodziców właśnie tak nie myśli. Ma być coś więcej. No bo to dzieci często w ogóle stawiane są tak naprawdę przed pewnymi wyborami, których my nie zrobiliśmy jako rodzice, nie? I to jest niedobre, nie? Że no, ja nie zostałam tancerką, ale ty zostaniesz, nie? Czy na przykład. A właśnie, zajmujesz się taką, powiedzmy, metodą rodzicielstwa bliskości. Czym, na czym ona się opiera i czym to się je? Ja to się na słuchaniu potrzeb. Swoich i dziecka. Na początku, jak dziecko jest małe, to jest słuchanie dziecka i swoich, a potem to się bardzo mocno zmienia. Bo no, noworodka potrzeby muszą być zaspokojone i tylko my je możemy zaspokoić. Ale potem musimy się coraz bardziej wycofywać. I to jest tak, jak zaspokajanie potrzeb tego noworodka jest dla rodziców bardzo często dosyć łatwe. To jest przyjemne, to jest miłe. Dziecko jest, jeżeli wszystko jest dobrze, to dziecko jest mocno zero-jedynkowe. Dostanie piersi, jest szczęśliwe, jest takie uf. No to potem za długo pije. To jest jeden rzecz, jak zaczyna robić nieszczęśliwy i bardzo łatwo przestać o siebie dbać w sensie takim emocjonalno-intelektualnym, żeby po prostu wyjść i odpocząć. Ale to jest łatwe. Natomiast wycofać się, pozwolić temu coraz bardziej rozwijającemu się człowiekowi na popełnianie błędów, na dokonywanie złych wyborów, na doświadczanie nieprzyjemnych sytuacji. To jest trudne. I tak naprawdę rodzicielstwo bliskości polega na tym, że jesteśmy otwarci na jego potrzeby i chodzi też o potrzebę autonomii. Bo nakarmić, ogrzać, zmienić pieluchę jest łatwo, ale zapewnić dziecku możliwość przewrócenia się, możliwość oddalenia się od nas, to już jest trudniejsze. No właśnie, bo często my się boimy o dziecko i tak się bardzo boimy, że po prostu zamykamy go pod swoimi skrzydłami, nie pozwalając mu się rozwijać. No a to właśnie chodzi o wzajemne zrozumienie, wzajemne słuchanie się. I tak dla mnie to oczywiście karmienie piersią, noszenie dziecka i tak dalej, to są takie podstawy. Natomiast dla mnie najważniejsze to jest właśnie to słuchanie potrzeb, wszystkich potrzeb. I swoich też. Ale dzieci też można nauczyć i słuchanie potrzeb rodziców? No bo to zawsze powinno działać gdzieś tam w dwie strony. Jeżeli potrafimy stawiać granice i o siebie dbamy. To nie jest tak, że dzieci będą dbać o nas. No właśnie. Ale w momencie, kiedy mówimy nie wolno, bo nie wolno, to my ich nie uczymy słuchać naszych potrzeb. Ale kiedy mówimy nie chcę, żebyś to robił, ja ci na to nie pozwolę, bo boli mnie głowa, to w tym momencie uczymy dziecko słuchania naszych potrzeb. Tylko, że to my musimy zadbać o to, żeby ta nasza potrzeba została zaspokojona. To my musimy czasem zabrać ten bębenek, ten flet,
żeby ono nie mogło tego robić, bo ono jest za małe, żeby o nas zadbać. Jego potrzeba zabawy tym w tym momencie jest za duża, żeby po prostu mogło od tak przestać. Jeżeli my o siebie zadbamy, zabierzemy ten flet i weźmiemy pod uwagę, że ono będzie sfrustrowane, pomożemy mu tą frustrację przetrwać, to będzie nam łatwo. Ale jeżeli my będziemy mówić 16 razy, prosić, błagać, a dziecko będzie robić swoje, bo jest dzieckiem, i będziemy się wściekać o to, to będzie nam trudno. No nie jest to wszystko takie proste, żeby spełniać gdzieś tam właśnie, słuchać jakby potrzeb dziecka i jeszcze słuchać swoich własnych. Ja myślę, że to drugie jest tak naprawdę wbrew pozorom dużo trudniejsze, no, czyli konsekwentnie własne. W procesie wychowania i nauki nas tego oduczano, więc jest to dla nas trudne. Powinno być oczywiste, a jest dla nas przełamywaniem tabu tak naprawdę. Powiedzenie ja chcę jest przełamywaniem tabu, zwłaszcza w przypadku kobiety. No jest. Nie jest to naprawdę proste. A jeszcze też bym się chciała zapytać, czy teraz w tej sytuacji takiej powiedzmy online'owej, czy na przykład prowadzisz właśnie online jakieś kursy, warsztaty, gdzie cię możemy złapać, jeśli jacyś rodzice czy nauczyciele mają potrzebę porozmawiania i nie radzą sobie w tej sytuacji? Warsztatów nie prowadzę. Znaczy prowadziłam, ale to takie wewnętrzne dla jednej firmy, potem będziemy teraz kontynuować albo online, albo jakoś na łonie natury inne, które zostały zaczęte wcześniej, natomiast nic nowego nie zaczynam w tej chwili. Natomiast jak najbardziej jestem dostępna na wszelkich platformach na indywidualne konsultacje. Czyli na Hipokampus na przykład? Hipokampus.pl, tam jest numer telefonu albo mail, można za nas dzwonić, napisać, ja na pewno odbiorę, odpowiem. Możemy się umówić na Skype'ie, Zoomie, Micie i wszystkich innych. Na spacerze też, w lesie najczęściej gdzieś. I w tym momencie możemy porozmawiać. Też jesteś pisząca. I masz swoje własne publikacje i jeśli ktoś chciałby sięgnąć po jakąś pozycję książkową, to na przykład co mogłabyś polecić? Pewnie to też zależy od dziecka. Zależy od tego, czego szuka. Jeżeli to jest bardzo małe dziecko, no to jest jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka. To jest dla ludzi, którzy szukają, żeby coś fajnego z dziećmi zrobić. Jeżeli jest jeszcze takie zupełnie małe, to jest rodzicielstwo bliskości dla rodziców dzieci w pierwszym roku życia. A dla starszych, którzy borykają się ze szkołą, jest jak wspierać rozwój 6.12, 6.13. I tam jest sporo porad o tym, jak nie wchodzić z buciorami w naukę dziecka, jak mu pomóc być samodzielnym, bo chyba najbardziej właśnie na tym się tam skupialiśmy. Na to, jak się wycofywać, wspierając, ale nie robiąc za dziecko i nie zarażając swoją frustracją. No generalnie w ogóle nauka jest, no właśnie to jest, fajną rzecz powiedziałaś, że jak wspierać dziecko i rozróżniłaś to na naukę i na rozwój, że to są dwie zupełnie różne rzeczy, bo jedno pewnie to jest nauka takich umiejętności. Znaczy ja myślałam o nauce w funkcji szkolnej, bo nauka i rozwój to jest właściwie to samo, dziecko rozwijając się uczy się, a ucząc się rozwija, natomiast nauka szkolna niewiele ma wspólnego z rozwojem, więcej z uległością i wykonywaniem poleceń. I to jest dużo trudniejsze, bo jeżeli dziecku damy duże możliwości, prowadzimy pewne ograniczenia, żeby no, nie była to destrukcji w postaci 20 godzin przed komputerem, to dziecko samo znajdzie swoją przestrzeń. A jeszcze, bo teraz mi się przypomniało, miałam zapytać o bardzo ważną rzecz, o kary i nagrody. Bo to jest rzecz, która, ja myślę, że to w ogóle generalnie rodzice mają z tym problem. Czy w ogóle, jak to stosować, czy w ogóle stosować? W ogóle nie stosować. No bo to bardzo często jest, jak zrobisz to, to dostaniesz to, a jak nie zrobisz, to nie. No po co to? A dlaczego dzieci mają coś robić dla czegoś? I tu znowu wracamy do tego ja. Zrób to dla mnie. To jest dla mnie ważne. Zależy mi, żebyś to zrobił. Dziękuję, że to zrobiłeś. Bardzo często powtarzam rodzicom, że najlepszą metodą wychowawczą jest słowo dziękuję. Dziecko czuje, że to, co miało, to, co zrobiło, miało sens, miało ogólny sens. Wniosło coś do życia rodziny. A nie miało sens tylko pod takim względem, że ja coś dostałem. Poza tym, czy my chcemy być szafarzem nagród i kar dla naszego dziecka? Czy my chcemy, żeby ono się uczyło, że robi się coś prospołecznego, coś konstruktywnego tylko dla siebie? Czy chcemy, żeby potrafiło współpracować z innymi, być z innymi, robić coś dla nich? Stosując kary i nagrody uczymy je tylko i wyłącznie tego, że robię to, co warto. To, co jest
co w tym jest dla mnie, co ja mogę zyskać albo stracić. Tracimy, zupełnie zabieramy dziecku perspektywę drugiego człowieka, perspektywę empatii. Więc po co to? No to jest, myślę, rzecz, którą, z którą to chyba najtrudniejszy temat tak naprawdę, bo to jest wbrew pozorom najprostsza droga w sensie osiągnięcia celu, ale może mieć właśnie bardzo duże konsekwencje potem, nie? Z jednej strony nie uczymy dziecka współpracy z nami, z drugiej strony to bardzo eskaluje. W pewnym momencie dziecko po prostu stwierdzi, nie opłaca mi się. To, co robiło za cukierka, za jedną bajkę, nagle zaczyna być torbą cukierków, 3 godzinami przed telewizorem, a w wieku 17 lat, a kupisz mi samochód? To zrobię. I czy my chcemy tak funkcjonować? Czy my chcemy być portfelem? Czy nas na to stać? I finansowo i emocjonalnie. Czy my chcemy ciągle słyszeć od naszego dziecka, w które my inwestujemy bezinteresownie, co ja z tego będę miał? Czy takiego człowieka chcemy w ogóle stworzyć? No właśnie. Ja tak myślę sobie, że urodzenie dziecka w ogóle to jest nic w porównaniu właśnie z późniejszym jego wychowaniem. Myślę, że no, namawiamy przede wszystkim właśnie do słuchania, do określania własnych potrzeb, do słuchania dzieci, tego, czego one potrzebują. Na początek zacznijmy od tego, żeby mniej mówić. To jest taki dobry start. Po prostu zamknąć paszczę po drugim zdaniu i poczekać, co się wtedy stanie. Może to nas zmotywuje do tego, żeby pójść krok dalej. Ale to jest taka racjonalna, osiągalna rzecz na początek. No, to w takim układzie po podcaście wszyscy rodzice, że tak powiem, przestają mówić ze swoich dzieci. To jest bardzo ważne. Słuchajmy. Nie, właśnie. Nie ględźmy, słuchajmy, bądźmy, przytulajmy. No i tyle. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Natalia. Również dziękuję. I polecamy, jakby ktoś faktycznie już miał dosyć absolutnie swojej rodziny i swojego domu, to można się z Natalią skontaktować i indywidualnie porozmawiać. Do usłyszenia. To był poradnik survivalowy dla rodziców Jak nie zwariować. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl.